Mieszkańcy gminy Piekoszów będą mieć łatwiej z rejestracją samochodów, motocykli czy przyczep. 4 maja w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Czarnowskiej w Piekoszowie uroczyście otwarto 9. już w powiecie kieleckim filię Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach, referat rejestracji pojazdów. Czynimy to dla poprawienia komfortu obsługi petentów z powiatu kieleckiego. Wiadomo, że te kolejki są teraz mniejsze, ale po otwarciu kolejnych filii tych kolejek powinno nie być w ogóle. Z gminy Piekoszów trzeba było jechać przez całe Kielce. W tej chwili filia Wydziału Komunikacji będzie na miejscu. Mam nadzieję, że będzie można się zarejestrować z dnia na dzień, a nie jak w innych powiatach, czy będzie stać i oczekiwać przez długie tygodnie na rejestrację w Wydziale Komunikacji. Filia czynna jest przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 7.30 do 15.30. Dla lokalnej społeczności będzie to bardzo duże udogodnienie. Mieszkańcy gminy Piekoszów będą mogli załatwić swoje sprawy podlegające działowi komunikacji, czyli m.in. rejestrację pojazdów, bez konieczności przyjazdu do Kielc, do siedziby starostwa. Myślę, że nasza gmina, gmina Piekoszów, zasługuje na taki punkt. Jest gminą bardzo dużą, zamieszkuje tutaj 16,5 tysiąca mieszkańców, więc naprawdę jest duża potrzeba. Była duża potrzeba uruchomienia takiego punktu. A jeszcze w tym momencie, kiedy Piekoszów pretenduje do uzyskania praw miejskich, to myślę, że taki wydział komunikacji jest naprawdę tutaj potrzebny. Sądzę, że również przyciągnie tu inwestorów, przedsiębiorców, którzy posiadają środki transportu, będą tutaj mieli łatwiejsze rejestracje samochodów, będą tutaj szybciej, myślę, załatwieni, będą oszczędzać swój czas związany z rejestracją. Więc naprawdę dziękuję tutaj panu staroście, panu członkowi zarządu, radnym powiatowym za to, że przychylili się do tego, aby podjąć decyzję i tutaj umieścić w Piekoszowie swoją filię. Filia Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach swoją siedzibę ma w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Czarnowskiej w Piekoszowie. Na pewno znacznie to poprawi warunki mieszkańców do korzystania z naszych usług Starostwa Powiatowego w Kielcach. Będzie można w sposób prosty, nie przemieszczając się przez całe Kielce, zarejestrować sobie samochodzik. Myślę, że decyzję, którą podjęliśmy jako zarząd, jako cała Rada Powiatu, jest decyzją słuszną i mieszkańcy na pewno docenią to i będą zadowoleni z tej filii Wydziału Komunikacji. Zdaniem przewodniczącej Rady Gminy Piekoszów Barbary Drogosz załatwianie spraw na miejscu będzie dużym ułatwieniem dla mieszkańców. Staramy się o prawa miejskie, więc jest to jakby kolejny taki krok dla wygody mieszkańców też, bo już nie muszą jeździć do Kielc, mamy to na miejscu, a więc ze strony swojej, radnych gminy bardzo dziękuję właśnie za to, że ten punkt tutaj się znajduje. Warto zaznaczyć, że filia w Piekoszowie działa tylko wyłącznie w oparciu o rejestrację internetową za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Kielcach.